Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze. Mam przyjemność zabierać głos w imieniu Platformy Obywatelskiej i przedstawić naszą opinię do ustawy, którą właściwie w sposób bardzo dogłębny przedstawił pan minister. Tak jak wiemy, ustawa jest ustawą dostosowującą polskie prawo do prawa unijnego. Spodziewaliśmy się tej ustawy jeszcze chyba w poprzedniej kadencji, ale rozmiar nawet fizyczny tej ustawy, to znaczy przedsięwzięcie przeczytania całości od początku do końca jest rzeczą prawie niemożliwą i tutaj jest jakiś ukłon w kierunku ministerstwa, że podołało takiemu zadaniu. To było długo oczekiwana. Niech pan się nie podlizuje, panie pośle. Mówię, jest to na pewno trudna ustawa, z pewnością niezbyt wiele osób, które są na tej sali, może w sposób bardzo merytoryczny zabierać głos na ten temat. Także podejrzewam, że wszystkie nasze wystąpienia będą tylko takimi wystąpieniami oceniającymi to, a zazwyczaj wszystkie te ustawy, które są przystosowujące polskie prawo do prawa unijnego, przechodzą w tym parlamencie w sposób jednomyślny albo prawie jednomyślny. Parę słów tych, które tutaj, jak wspomniał pan minister, ustawa z 2003 roku, ta, która obowiązywała do obecnej pory, ona właściwie obowiązuje w jakiejś części. W wielu miejscach była już nieprzystająca do dzisiejszych oczekiwań i dzisiejszych uwarunkowań. Nowa ustawa reguluje zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej między innymi zasady wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Bardzo istotną sprawą jest utworzenie trzech stref współpracy. Polska znalazła się w tej strefie centralnej. I co daje te strefy? Przede wszystkim dają zdecydowane inne spojrzenie na sposób rejestracji nowych preparatów i nowych substancji chemicznych, bo mówiąc na skróty, środek ochrony roślin zarejestrowany w poszczególnych krajach automatycznie uzyskuje zezwolenie na wprowadzenie ich do obrotu w pozostałych krajach. Interesującym jest również możliwość zezwolenia tak zwanych małoobszarowych zastosowań środków ochrony roślin. To jest rzecz istotna, szczególnie w niektórych bardzo niewielkich uprawach. W następnych artykułach opisany jest tryb uzyskiwania zezwoleń na wprowadzenie środków ochrony roślin do obrotu i tutaj następuje wiele technicznych nazewnictw, tak jak już wspomniałem, z którymi przeciętny obywatel ma niewiele wspólnego. Jest to stosunkowo duże pole do działania dla urzędników. Ale ja tak się trzepię trochę artykułu 10, panie ministrze. W artykule 10, w punkcie pierwszym, jest napisane tak. Ocenę lub uwagi mogą opracowywać podmioty upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Jest kropka. A ja myślę, że to powinno być jeszcze dopisane w terminie wskazanym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Tak mi się wydaje, że ponieważ no tutaj aż się prosi, żeby jednostki oceniające mogły to wywiązywać się z tych terminów. Jest jeszcze jedna rzecz taka, która jakby budzi pewnego rodzaju niepokój. Chyba w tym samym artykule jest tam porównanie pracowników tak zwanego przemysłu z pracownikami między innymi Ministerstwa Rolnictwa i tam jest taka konkluzja, iż pracownicy, którzy pracują w przemyśle, po ewentualnym odejściu z tego przemysłu przez 3 następne lata mają chyba jakiś zakaz konkurencji czy coś w tym stylu. Natomiast
pracownicy pracujący w Ministerstwie Rolnictwa przy podobnej pracy, no, takiego zakazu nie mają. Tutaj ja już nie chcę omawiać tych rzeczy, o których wspomniał pan minister, bo to jest w ogóle bez sensu i takiego czegoś nigdy nie robię. Ale patrząc na tą ustawę, to jest ustawa, która idzie w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, no bo zarówno użytkowników, jak i ewentualnych czy późniejszych konsumentów. I teraz takie sobie zadaję sam pytanie. Unia Europejska w jakiś sposób zmusza polskie rolnictwo do wprowadzania ustaw, które kosztują, bo nie ukrywajmy. Na pewno to nie zmniejszy kosztów w rolnictwie, tylko je raczej zwiększy w różnej formie. Natomiast z tego, co mniej więcej wiemy, w przyszłej perspektywie finansowej Polska otrzyma zdecydowanie mniejsze pieniądze i mówi się o tym, że będzie to zmniejszenie z 14 miliardów do powiedzmy 8 albo 10, czyli nawet niech ten wariant optymistyczny, czyli jest to zmniejszenie. Ale prawdopodobnie prawdziwa. I właśnie stoi to w takiej dość dużej sprzeczności, że my realizujemy ustawy, które no na pewno nie obniżają nam kosztów, natomiast zdecydowanie zmniejszą się nam koszty, które będziemy, to znaczy środki finansowe, które my jako Polska będziemy mogli otrzymać w przyszłości. Tak jak już powiedziałem, niewiele jest osób, które w sposób bardzo merytoryczny mogłyby o tej ustawie rozmawiać. Jak powiedziałem na początku, chylę czoło przed ministerstwem, że takie coś dokonało. I w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałbym zgłosić poparcie dla tej ustawy i akceptację do tego, że będziemy chcieli ewentualnie nad nią jeszcze cośkolwiek zmienić. Dziękuję uprzejmie.